Cześć, witam was bardzo gorąco i serdecznie w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy Farming Simulator 2022. Dzisiaj, słuchajcie, musimy zrobić tak. Przede wszystkim zrobić kostkę z tej trawy tutaj, bo już niestety nie kiszonkę, nie pójdzie to na kiszonkę, bo mamy już silos przykryty i tu nam się już wszystko fermentuje. Zobaczmy, czy to w ogóle coś zaczęło w ogóle. 9%, słuchajcie, już 9%. Elegancja, Francja, dobra, to jedziemy, słuchajcie, jedziemy. Dlaczego teraz to się tak stało? Przecież już mieliśmy w tym roku tego nie robić. Słuchajcie, musicie obejrzeć dwa odcinki wcześniej. Ci, którzy nie widzieli, to muszą obejrzeć. Ci, którzy widzieli, no to wiadomo. Dobra, jedziemy. Jedziemy, jedziemy. Rozłożymy jeszcze prasę. No właśnie, tutaj też ta prasa, kurde, tak. Kurde. Kurde. Dobrze. Dobra. I idziemy tutaj. Już kostka jedna wypadła, słuchajcie. Zaraz kolejna. Kosteczki zielone tym razem. Zobaczcie, jak to ładnie wypada. No, także kolorowo będzie, kolorowo będzie. Mamy żółte, teraz zielone. Czy tak, kurczę, mam takie wrażenie, że coś tam, jakieś omijaki robimy, ale nie wiem, chyba nie. Tutaj musimy zrobić. Dobra, zasysaliśmy. No jednak coś tam, kurde, pomijaliśmy jakieś takie. Na początek może takie były.
No specyficzne są te kurcze prasy takie. Bardziej trzeba wjeżdżać, wjechać na tą warstwę. Kostek też się nazbierze, nazbiera. No i to są te małe kostki, kurde. Trzeba się tym wyładować. Trzeba przejedziemy tędy. Kurczę, może środkiem bardziej. Ładujemy te kostki tam już bliżej, kurde, żeby tam ładować i nie włącz prasę, opuść, złóż prasę, rozładuj prasę Y. No i dobra, słuchajcie, teraz możemy złożyć. Weźmiemy myjkę, umyjemy. Ale precyzja. Dobra, jest, jest, słuchajcie, elegancko.
Otwórz mi te. No nie, te wrota to trzeba. To też trzeba to wymienić. Póki pieniądz jest. Słuchajcie, może bym troszeczkę jeszcze bardziej cofnął. Dobra. Nie zawadza, nie zawadza. Dobra, teraz tak, weźmiemy na pewno burty, trzeba będzie zrobić, tak czy siak. Ustaw. Pojemność. Tak. Tak teraz. Nie, na pewno tak. Ustaw. Chociaż jeszcze z tą. Tak, z tą. Ustaw. Tak. Bo będziemy przewozić pewnie później pszenicę czy coś, to dobra, w każdym razie to chyba tak zostawię. Jest listopad, kostki tam nie sobie leżą, nic im tam nie przeszkodzi, jak sobie poleżą, a my się telepniemy, słuchajcie, na kolejny miesiąc. Tutaj psa dokarmimy i lecimy. Chyba by wszystko było, co? Słuchajcie, bo ja nie wiem, czy coś tu nie zapomniałem. Tutaj kurczę, tutaj nam kurde mamy sporo też tego. Ale chyba tak, dobra, możemy się telepnąć chyba. Dobra. To jest listopad, grudzień. Grudzień będzie pszenica i słoma też, także kurde. Właśnie, dobra. Chyba wszystko by było. Ale pójdziemy sobie o 9:00. O 9:00 sobie wstaniemy. No. Śnieg nie pada, ale tylko 6 stopni. Temperatura rośnie. Pies już kurczę nie może się doczekać. O, o. Ledwo otworzyłem drzwi. A on już. Dobra, weźmiemy tą piłkę gdzieś tam. Jak to możliwe? Dobra. No dobra, także słuchajcie, no mamy grudzień, elegancko, jak tam kurki, wszystkie w porządku, zdrowie 100. Ej, tak kurczę, już trochę zeżarłyśta troszkę. Dobra, to weźmiemy, podkarmimy was najpierw. Jeszcze sprawdzę nasze tutaj świnki, jak tam świnki. Najpierw sprawdzę w ogóle jak tam u was, co u was, słuchajcie. Dobra, może coś też was podkarmimy najpierw i zajmiemy się później. Jak tutaj dużo zostało? 514, bardzo ładnie. O, pies już przyniósł. Dobra. O Jezu, co tu się stało? Tak. Czekajcie, może tego sam swojego. Tak. O, tak, w ziemniakach się wytarzy. Gdzie masz tą piłkę? Leć. Dobra, załadujemy cały ten. Później podkarmimy jeszcze kurki. Rozejrzymy się jeszcze, jak tam z tą sałatą, czy tam kurde. Rzędy wszystkie już. Trzeba będzie też z tym zrobić porządek. Spoko. Pojedziemy, słuchajcie, słomy trochę sprzedamy. No.
Jak tam teraz te świnki mają tu? No, tak w miarę. Dziś nadal kurze tak nie za specjalnie mają. Gnojówki już 8000. Słomy cały czas mają dużo. Dobra. Otworzę im na noc, mogę będę zamykał. Teraz o tam i tak mają ciepło. A jak tam 833 to jest 16 miesięcy. No to jeszcze. Cena musi tam 18 miesięcy chyba było, tak? Z tego co pamiętam, już kurczę, nie pamiętam, ale chyba 18. 18 będziemy sprzedawać, słuchajcie. Kurczę, gdzieś to miałem tam zapisane, ale chyba nie wiem. Chyba to jest 800, czy tak, to jest ten. Ile ich mamy? Jedną świnkę. Dobra, 833. Później tu jest ta, 15 miesięcy. Dobra. Nie, to musimy. Poczekamy jeszcze, bo to jest o 16 miesięcy. Mi się wydaje, że albo 16, albo 18. Tak, nie jestem pewien. Mamy jeszcze jedną świnkę, powinniśmy mieć na razie, ale dobra. Znaczy, no, na razie jeszcze powinniśmy. No, powinniśmy, ale. Dobra, jedziemy, słuchajcie. Załadować trochę dla kurek. No, będziemy się bawić tym. Padlem. O kurde. O kurde. Tu ładuje. Pies. Co jeszcze? Dobrze, już. Ale ładuje długo. Kurde. A masz tam. Lecisz. Już? No patrz to, no. Ba! Kurde, coś słabo rzucam tą piłką. Oś pan. Janek nienajedzony. No patrzcie, no. Zaraz. Słuchajcie, muszę będzie tak położyć. O nie, o Jezu, coś tu się dzieje. Coś tu się dzieje. Chyba nie tak trzeba położyć jednak. Z dala w ogóle chyba trzeba położyć od takich. Obornika mam sporo też, kurde. Dobra, jedziemy podkarmić. Jest, idź się zajmij czymś pożytecznym. Chodź, on ma dwie piłki ma. A nie, jedną. Myślałem, to się od... Pies leci za mną? Nie. A, tam zostanie. Jak to moje kureczki, kochane? Kogucik? Dajesz radę jeszcze? Jak tam wytrzymacie? Może ten, starczy wam ten, na ten. Starczy wam. Dobra. Pojedziemy teraz posprzedawać parę rzeczy. Grudzień, pszenica, słuchajcie, i słomę. Sprawdzę, ile mamy tej pszenicy. Ile tu mamy tej pszenicy? 5000. 5000. O, on tutaj bierze z tej pszenicy, nie? Tutaj karma dla świń. Tak, wszędzie jest ta pszenica pewnie.
tutaj też nawet. Z tej soi jeszcze mamy 2000. Ale soję to będziemy teraz chyba tam siać. Rzepak teraz niedługo będzie. Pszenicy 5000. Jęczmień. Kurde, wiecie co, tej pszenicy? Może bym sprzedał to. No nie, no na pewno kostki bym jeszcze. Tutaj tej pszenicy jest sporo. Dobra, to zrobimy tak. Zdejmiemy plandekę. Daj ten pies. Dobra, poleciał. Weźmiemy tak, to, ale to nie tym ciągnikiem. Dobra, pojedziemy sobie tym. Ale najpierw sprawdzimy, słuchajcie, jak to stoimy tutaj. Co my tu możemy sprzedać? Pszenica przede wszystkim. Gdzie to jest ta pszenica? Tutaj. Pszenica po ile jest? Po 1200. Ile my możemy załadować? Ile to nasza przyczepa pomieści? Czekajcie. Czekajcie. Sprawdzimy. Jedenaście. Jedenaście. Okej. Dobra, to w każdym bądź razie chyba weźmiemy sobie... W każdym razie weźmiemy sobie, załadujemy kostki. Tak. Odkryjemy. Załadujemy kostki. Ale podjedziemy jakoś inaczej troszeczkę. Bliżej. Czekajcie, jeszcze słomy chciałem zobaczyć. Jak ta słoma. Słoma. Stój. Słoma, bo pszenica jest, ale słomę jeszcze sprawdzimy. Słoma, oś. Po ile jest? 147. I to jest chyba największa cena grudzień. 141. No to spoko, 147. Trzeba by tutaj oznacz miejsce, gdzie ona jest. Tak z ciekawości. Tutaj. Okej. Okay. No to też taki dojazd niespecjalny z tej strony. Kurde, no szkoda, że tak. Taki kurde tutaj tak. Ach, chyba sobie pojedziemy tak. No. No tutaj się kurde z tym. No, chyba tak pojedziemy, dobra. Załadujemy. A ciekawe, czekajcie. Jeszcze chwila. Może kupimy, słuchajcie, czekajcie, gdzie tu jest? Tak, i weźmiemy sobie przyczepy. Przyczepy. Ja poszukamy sobie tutaj. Dawno tutaj nie zaglądaliśmy, no ale dlatego, że po prostu nie mieliśmy nawet na to funduszy.
Ale teraz może tą przyczepę bym kupił tak czy siak. Gdzie tutaj można by było? Zaraz, zaraz, zaraz. Zbieracze, kultywatory, mulczery. Czekajcie, talerzowe, głębosze. Kosiarki. Szczepy samozbierające. Łańcuchy. Kurczę, ja nie wiem, chyba to nie będzie tutaj. No właśnie, to będą tu muszą być. Czekajcie, czekajcie. Prasy. Technologia zbioru Bell. O właśnie. Kurczę, 19 tysięcy to jest drogo. Tu 21 tysięcy. Tak kurde, wiecie co? Kiedyś takie musimy rzeczy pokupować. Tu jest 40, tu jest 3, ale to jest bardzo mała. Ile tu wejdzie? Co na tam wejdzie? Tam nic nie wejdzie. Bo może taką kupimy. O. Co tu jeszcze masz? O, takie przyczepki właśnie. Czekajcie, po ile macie te przyczepy? To jest sporo i zobaczcie, 3,5 to spokojnie możemy sobie. Tylko że wiecie, no już tak. To tylko do Bell, nie? Będzie, także no. To jest self-made Bell. A to chyba się. Ta ona się nie ładuje sama, no właśnie. Autoload. 5000. Jak ona wygląda? Pokaż. No taka kurde. No, taka sobie. Taka wąska strasznie. Ile tam się. 105 bel wejdzie. 105. 105? O kurde. A to ciekawe. 105. 105. A tu są już drogie. 12. Kurde, zobaczcie, ile tego mam. Dobra, wiecie co? To mi się bardzo podoba ta przyczepa. Tylko do Bell. Autoload, Bell Trailer. Zobaczcie. 105. 105 Bell pomieści. Kurde, dobra. To co? To kupujemy tą. Tą bym kupił. Jest tania. Tanie ładuje sama. A ta 105 Bell to jest dosyć sporo. 105 Bell. Dobra, bierzemy tą. Bierzemy tą. Jeszcze jakieś kombinacje? Tu można coś takiego? Aha. Z tym. Nie, to już mamy. Dobra, nie, dziękuję. A niebieska, niebieska. Nie, może wiecie co, ja bym sobie przemalował. Może taką zielonkawą. O, taką zielonkawą. Ładna. Ale to takie, trochę bardziej takie, o. O! Git majonez, słuchajcie. Git majonez. Taka wąska jest, nie? Dosyć, kurczę. No, ale na bele. W sam raz. Ale 105 bel to chyba tych małych, nie? Bo to przecież kurde 49 do 120. No dobra, zobaczymy. 49, 120. Nie wiem, czy to jest 120, to jest szerokość. Szerokość raczej 49, a 120? Czy to te i te? No ale dobra, na razie mamy prasę. No zobaczymy, zobaczymy. Mam nadzieję. Dobra, kupujemy 6300. Czemu? Aha, za opcję. Kolor. Aha, no że kolor zmieniliśmy. No i dobra, niech będzie taka. Niech też tam, kurczę, takie jakieś ładniejsze te przyczepy będą. 6300, stać nas. W sklepie, dobra, jedziemy po nią. Jedziemy, słuchajcie, po nią. Musimy odstawić tylko ten. Tą przyczepę odstawimy. Kurde, normalnie ciemno. Ciemno jest, a jest normalnie dopiero dziewiąta, nie? No ale grudzień i 0 stopni, o kurde. Strasznie zimno. Dobra. Czekajcie, z bramy. Jedziemy. Dobra, no i jedziemy. W końcu jakiś kurczę zakup. Słuchajcie. W końcu jakiś zakup się nam tutaj trafił. Mamy 9000. Spokojnie no, spokojnie nam pieniądze nam starczy. No i będziemy tak kupować to, co nam po prostu. Bo tak to wiecie, jakbyśmy się rzucili. A, kupmy ciągnik teraz, nie? Na razie ciągnik jest, jeździ. Jaki jest, taki jest, ale jeździ. Brakuje nam. Będziemy tak.
kupować to, co teraz na przykład, no bo potrzebna nam teraz przyczepa. No weźcie teraz to tam ładujcie z powrotem. Nie, załadujemy sobie na tą przyczepę taką, ten poukładane będą ładnie, ślicznie. No i 5000 to nie jest tak drogo moim zdaniem. Potem myślę, że bym chciał, słuchajcie, tą taśmę do załadowania tej kisionki, nie? Jak ona się zrobi, to kurde. A kisionkę to kiedy? Kisionka. W lutym. W lutym kisionka. No to słuchajcie, musimy mieć pieniądze na tą kisionkę. Muszą nam starczyć pieniądze na tą, znaczy na, nie na kisionkę, tylko na tą taśmę do kisionki. Czy którędy lepiej będzie przyjechać? Tędy? O, nie. Ani tędy, ani chyba tędy. To jest po prostu... Badyle tu, czekajcie. Co to jest? Słonecznik. Okej, to są badyle po słoneczniku jeszcze. Jedzie coś, dobra, skręcamy. Przyczepy sobie nie dostarczaliśmy, bo to też by kosztowało nas, nie? Tam niepotrzebne. To już sobie podjedziemy. Zobaczcie, jaka ona jest wąska. No spoko. Szerokie koła. No, czy mają oświetlenie jakieś? Ma tutaj. O, dobra, podłączyło się. Już myślałem, że się... Dobra. No taka, kurde, wąziutka. Zgrabniutka. Wąska w talii. Słuchajcie. Idziemy. Działają światła. Dobra, działają. Bałem się, że nie będą działać. O kurde! Jak ja jeżdżę? O, łapy przy Marsu, słuchajcie, no 0 stopni, nie? Uuuu! Czekajcie, może. Nic nie jedzie, nic. Czy się wyrobię? Jest, kurde! Przymarzły łapy do tej kierownicy, to i kurde. Zobaczcie, jaka wąziutka. No, miejmy nadzieję, że... Najpierw zbierzemy, kurczę, z pola, wiecie, te, takie te trawiaste, tą słomę. Ale zobaczymy, czy w ogóle to zbierze. Może środkiem? No, ze słomą to będziemy jechać tamtą trasą, taką, żeby po asfalcie sobie pojechać.
Czy wszystko działa? Dobra. Sprawna. W każdym bądź razie sprawna. Wyziutka, naprawdę wyziutka. Jakieś ogrzewanie trzeba włączyć w tym ciągniku. Obawiam się, że chyba nie ma. Nie, no powinno mieć, nie? Najpierw sobie podjedziemy. Jak to wygląda, działa? Dobra, sprawdzimy na polu. Czyli najpierw sobie podjedziemy tam na pole. Jak to będzie zbierać? Czekajcie. Pozycja pracy, dobra, B. Pozycja transportowa. Oho, jest, ładuje się. Słuchajcie, zobaczcie, jak ślicznie. Niestety bardzo blisko trzeba podjeżdżać. No ale to będziemy tak jechać, słuchajcie. Kurde, no to ja rozumiem. Słuchajcie, wiecie co sobie wezmę, ustawię. Dajmy na to, że to 9 na godzinę, nie? Będziemy jechać. Jakbyśmy środkiem jechali, załaduję. No nie załaduje. Ładuje z jednej strony tylko. No dobra, trudno. Uj! Czekajcie. Ruszamy. Ale kurde, mamy w końcu coś, co nam pracę umili. Ale to ciężkie jest. Kurde, ja czy sobie poradzę? No, może być tak, że kurde. Może być tak, słuchajcie. Że będzie ciężko wyjechać.
No nie, przypuszczałem, że te kostki będą... Fajnie, no i super. Kosteczki elegancko ułożone. No tak byśmy ułożyli, w realnym świecie to byśmy tak ułożyli. Ciekawe, czy się będzie spinać, czy co? 59, kurde, jakie to będzie wysokie. Dopiero połowę mamy. No, podjedziemy sobie teraz. Podjedziemy sobie, słuchajcie. Do których? Do tych chyba bardziej takich rozwalonych, nie? Chociaż nie, kurde, bo w sumie tak, bo tam przejazd jest mały. Dobra, to nie. Pies, uciekaj. Podjedziemy sobie tam. Do tych ładniej ułożonych podjedziemy jednak. No, jak to będzie? O kurde. O kurde. O kurde. Czekajcie. Dobra, to wrzucamy. What? To musi być chyba silnik włączony. What? Może to wszystko załadowane? Aha, nie, tutaj trzeba rzucać. Słuchajcie, włączę ten silnik. Co tu się stanęło się? Słuchajcie, tego... Ja mam pudziana włączonego? Tryb pudziana wyłączony jest, dobra. Chyba już wszystko. Dobra, to jest załadowane. Dobra. No, przydałoby się takie, kurczę, dwie przyczepy, słuchajcie, 5000. Tylko ja nie wiem, czy bym to pociągnął. Kurde, może kupię jeszcze jedną, jak będę wracał. Czekajcie. Zobaczymy, ile dostaniemy pieniędzy. Aha, czekajcie, bo teraz ten tryb. Wyładuj belę, pozycja transportowa. B. Czy ja mam tu jakieś... Nie ma. Wiecie, o co mi chodzi? Czy to jakiś nie ma taśmy? Taśm czy coś takiego? Chyba nie mam. Dobra. Czekajcie. Jest 105 kostek. Gdzie te bele? Pamiętacie? Gdzie one były? Nie to, nie to, nie to, nie to, nie to tu. Słoma. Tutaj. Oznacz. I ono jest tu, ale musi pojedziemy sobie tutaj i drogą pojedziemy. Będzie tak bezpieczniej. Dobra, no to jedziemy. I ruszyłem. No, ciężko ma. Ciężko ma. Ciężko ma. Tylko tutaj tak będziemy 20 jechać. Ale słuchajcie, jeszcze jedną spokojnie można byłoby tu podpiąć.
Ciekawe, ile za belę dostaniemy. Mamy 9600. Jak będzie cena nawet niezła. Ale nie, no na pewno nie dostaniemy dużo. Tak aż wiecie, że aż po prostu sobie będzie nas stać na kupno kolejnej przyczepy. Ale fajnie by było, fajnie by było. Podjedziemy, zobaczymy. Jezus, wiecie jak to ciężko było wyhamować? Strasznie, masakra. Jakby coś jechało z prawej strony, no to nara, nie? Kurde, no w sumie to się nie dziwię, no trochę tutaj tego, to, tych ton jest. O. Już teraz to już tam niech nie... Nic nie poradzę. Znaczy musimy jakoś to tam skręcić odpowiednio. Dobra, damy znać, tu skręcamy. Powolusiu. Dobra. Wol, ale hamuje. Wiecie, wiecie, ja zjeżdżałem stąd i... Miałem na hamulcu normalnie. Masakra. Kurde. Fajne, fajne. Fajne odczucie. Po prostu wiecie, no. Pedał do uduszony. A on chyba nawet nie chce zwolnić. Tutaj siano chcą. Dziwne. Że jakaś bardziej taka. Tartak, nie? O, papa, hamuje. Patrzcie. Teraz wyhamował. Cały czas na hamulcu normalnie. Dobra. Jak to teraz to zrobić? Bo tutaj jest pozycja pracy. B. Pozycja transportowa. No teraz, dobra. Właduj belę. Zobaczymy. 9600. Jedziemy. To było tu. I co teraz? Nie chcę sprzedać tego. No coś nie wszystko sprzedam. No właśnie, tu co tak. O. Dobra. Trzeba pomóc. Dobra. Pamiętajcie, 9600.
Czemu tego nie sprzedaję? Tylko te sprzedają? A czemu tych nie, tych zielonych nie? Może to trawa, jako trawa jest. Tak, to jest jako trawa. Dobra, to jest jako trawa. Kurde, dobra. A nie słoma. Dobra, będziemy musieli to załadować. Musimy to z powrotem załadować. 9600 mieliśmy. Czyli już zarobiliśmy troszeczkę. Wiecie. Pozycja pracy. Dobra, niech się to ładuje. Kurde no. To jest nie słoma, tylko trawa, słuchajcie. No to tak trochę daliśmy ciała. Ale dobra, wszystko w porządku. 13 tysięcy, 9600 mieliśmy, czyli 4000 zarobiliśmy. No to nawet całkiem, słuchajcie, to musimy jeszcze z jedną przyczepą taką kupić sobie. No spoko, że trawę byśmy musieli gdzieś sprzedać, tylko gdzie? No, zobaczymy, nie będziemy jej już ten... Myślę, słuchajcie, gdzieś tam do siebie wieść. Przede wszystkim. Dobra. Pozycja transportowa. Dobra. Tylko teraz trzeba, ciekawe gdzie? Tą trawę. Nie, no tutaj musimy tą trawę gdzieś. Trawę. Trawa. Skup bel. A jak tam jest listopad, grudzień? To nawet nie jest tak źle. Jedziemy. 147? Akuracik, zobaczcie. 147. No jest 146. Dobra. Oznacz. To jest tu blisko chyba. No, jedziemy. No. Dojedziemy, sprzedamy to i... Kurde, no zastanawiam się, może takie dwie wziąć szczepy, tylko czy pociągnę, nie? Obawiam się, że mógłbym nie pociągnąć tego. Tak łatwo. Podjedziemy, sprzedamy. Interesuje mnie, kurde, wynik końcowy. No ta trawa będzie chyba tańsza. Nie sprawdzałem. Hamuj. Dobrze. Hamuj. Dobra, otwierać ten szlaban. Pcha się pod koła. Brrr. Teraz tak. Wyładuj belę. Wyładuj. Cyk. 2800. Słuchajcie. No zarobiliśmy sobie tym transportem na nową szczepę. Bierę. Dobra, ale to już zrobimy, słuchajcie, w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że wam już się ten odcinek podobał. No i kurde, szykują się zmiany, duże zmiany, słuchajcie, u pana Janka na gospodarstwie. W końcu ruszyła maszyna z pieniędzmi. Dokupimy sobie jeszcze jedną taką przyczepkę. 5000, słuchajcie, to sobie zaraz znowu zarobimy takim transportem. Jeszcze tych beli mam od groma, także kurde, spoko. Także mam nadzieję, że będziecie w kolejnym odcinku.
i równie dobrze Wam się będzie oglądało, bo ja już nie mogę doczekać. Także w każdym razie trzymajcie się cieplutko, do następnego, cześć!